Rozmowa dnia. Gościem sygnałów dnia Arkadiusz Molarczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw oszacowania strat wojennych dokonanych przez Niemcy podczas II wojny światowej i przyszły wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy nominacja? Pan minister Zbigniew Rał wysłał wniosek do pana premiera Matusza Morawieckiego w tej sprawie. Więc tu już od decyzji i czasu możliwości pana premiera będzie zależał moment powołania. Ten tydzień? Myślę, że na 90%, ale poczekajmy, bo to zależy oczywiście od kalendarza pana premiera. Czyli wychodzi na to, bo dzień roboczy to jest jeden jeszcze w tym tygodniu. No, no cóż, poczekajmy. Mam nadzieję, że to nastąpi niebawem i będę mógł przystąpić do intensywnej pracy. Rozumiem, że główny zakres obowiązków to relacje polsko-niemieckie. Zdecydowanie, ta, zdecydowanie tak. Natomiast w rozmowie z, w kierownictwie resortu z panem ministrem Zbigniewem Rałem. Również będę zajmował się kwestiami europejskimi i Europą generalnie, ale oczywiście priorytetem będą nasze relacje z Niemcami. Raport przedstawiony, raport dotyczący strat wojennych, nota dyplomatyczna złożona. Niemcy oficjalnie wypowiadają się, że nie zmienili zdania. Takie wypowiedzi między innymi Analiny Berbog, minister spraw zagranicznych. Jakie dalsze kroki i kiedy? To są wypowiedzi przedwczesne, dlatego że politycy niemieccy nie zapoznali się z notą dyplomatyczną, komentując tą notę, więc dajmy czas stronie niemieckiej na uważną analizę. No Chyba przecież... trochę czasu mieli, żeby się zapoznać. Tak, ale to są y, y, trudne, złożone zagadnienia o charakterze historycznym, dyplomatycznym, politycznym, gospodarczym, analitycznym, więc myślę, że potrzebują kilku tygodni co najmniej, żeby. Uznać, że po prostu powinni bawem usiąść do stołu z Polską. A kiedy poznamy, bo tak pan mówił też publicznie, treść tej noty? Panu no, samej treści nie wypada nam dzisiaj ujawniać, dlatego że on, to jest jakby no, tam charakter dyplomatyczny i poufny pomiędzy rządami. Natomiast uwagi na ten chaos, który wywołali po swojej platformy, w sposób zupełnie celowy, świadomy, ale też e, jakieś takie dziwne przecieki, które e, docierają no, z mediów niemieckich. Nasze wrażenie, że no, ktoś chce tu zamieszać po prostu w tym temacie i jakąś mgłę wywołać. Ma pan na myśli nieufności. ten brak użycia słowa reparacji, tak? Między tak, również to, ale też jakieś. A to ma znaczenie jakieś? Nie absolutnie nie ma znaczenia, ponieważ my domagamy się w naszej nocie e, uregulowania wszystkich skutków i konsekwencji agresji okupacji niemieckiej i e, dzielimy tam te nasze roszczenia na dziewięć punktów. więc są bardzo konkretne. Oczywiście każdy z tych punktów to jest po prostu wielka historia i y, y, Punkt do nie wiem, wielomiesięcznych negocjacji i rozmów, ale te punkty są bardzo konkretne, bardzo rzeczowe i zapewniam pana redaktora i szanownych państwa, że na pewno strona niemiecka nie będzie miała żadnych wątpliwości, czego dotyczy nota. Czy raport został dołączony do noty? E, raport nie został dołączony. Raport jest dokumentem publicznym, jest opublikowany w internecie i również strona niemiecka otrzymała raport w wersji angielskiej. Co najmniej kilku ważnych urzędników, ministrów, ten raport dostało do rąk własnych. Ale w nocie jest podana kwota tych 6 bilionów 200 miliardów złotych, których yy, żądamy? No, nie chciałem jakby do tego się odnosić, yy, bo nota ma charakter poufny między rządami. Natomiast no, chcę podkreślić. No, to jest kwestia kluczowa. Chcę no, nie, no nie do końca, dlatego że to zawiera szereg różnych roszczeń, oczywiście i kwestie ekonomiczne, finansowe, ale również. Brak drogi sądowej dla ofiar II wojny światowej, kwestie odszkodowawcze dla, dla Polaków, po prostu dla wszystkich polskich obywateli, I wiele, wiele innych zagadnień. Zwrot, zwrot mm, zabróbowanych do kultury, restytucja ziół sztuki, ale także, co jest niezwykle ważne i kluczowe, zwrot zabróbowanych y, zasobów y, bankowych, które Niemcy ukradli Polakom z banków polskich. My ustaliliśmy numery kont w niemieckich bankach, gdzie te środki powinny przebywać. Rząd RFN oficjalnie nie odpowiedział, no poza tymi wypowiedziami, na przykład podczas wizyty w Polsce minister spraw zagranicznych, ale czy pan prowadzi jakieś nieoficjalne, może jakieś zakulisowe rozmowy i co z nich wynika? No, no bo czekajmy, dajmy czas stronie niemieckiej, ażeby zderzyła się z, z tymi twardymi żądaniami. A ile tego czasu no, ja rząd wie, daje? No, myślę, że Dwa, dwa i pół miesiąca, a góra trzy miesiące. E, ale my oczywiście podejmujemy działania na, na innych szczeblach. Informujemy naszych partnerów e, z różnych krajów, które również mogą być zainteresowane problematyką e, reparacji wojennych. Oferujemy im wsparcie, pomoc. E, wiemy, że raport był komentowany w wielu stolicach świata i mam takie sygnały z bardzo wielu stolic świata, i resortów sprawiedliwości i resortów spraw zagranicznych, że raport był czytany, jest analizowany jest uważnie obserwowana, będzie uważnie obserwowana reakcja Niemiec na tą sprawę, dlatego, że to nie jest tylko i wyłącznie spór polsko-niemiecki. To jest spór, który dotyczy generalnie praworządności na świecie, w Unii Europejskiej, przestrzegania praw człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pojawia się taki argument, yy, panie pośle, że Polska psuje sobie relacje i to w obliczu wojny na Ukrainie z głównym partnerem gospodarczym, czyli z Niemcami. No to jest absolutnie bałamutny argument, dlatego, że wręcz przeciwnie, dzisiaj pokazywanie nawet po 80 latach od rozpoczęcia wojny rachunku ekonomicznego polegającego na podsumowaniu strat wojennych właśnie z przestrogą dla wszystkich potencjalnych agresorów, jest przestrogą dla tych wszystkich krajów, które... Planowały, czy planują jakiekolwiek wojny, że prędzej czy później rachunek będzie wystawiony. I dzisiaj ten rachunek jest wystawiony i ten rachunek czytają urzędnicy, dyplomaci, politycy w wielu stolicach tak. świata. Wiem, że również takie sygnały mam. Ten, ten nasz raport był bardzo uważnie czytany w Pekinie analizowany. Więc to jest temat globalny, międzynarodowy dotyczy. Fundamentalnych, podstawowych spraw naszej cywilizacji, prawa do odszkodowania od agresora. I Niemcy oczywiście muszą mieć pełną świadomość, że sprawa nie przyschnie, nie zostanie zagłuszona, tylko odpowiedź Niemiec będzie bardzo uważnie śledzona, komentowana i też wpłynie na ich pozycję jako w cudzysłowie mocarstwa moralnego europejskiego. Więc konsekwencje odpowiedzi niemieckiej będą, będą miały bardzo poważne znaczenie dla ich pozycji międzynarodowej i w Unii na świecie. A jaką ścieżkę negocjacji pan by przewidywał? Jestem o to często pytany. Dajmy czas Niemcom, niech przemyślą swoją postawę, przemyślą konsekwencje. Takie, tak, ale panie pośle, takie, no, innej. Niemcy no niech myślą, ale jednak to Polska wysunęła i raport najpierw panie, o stratach wojennych, teraz tak, no to to chyba Polska powinna wysunąć jest jakąś kilka, drogę negocjacji. Jest kilka różnych form, które analizujemy. Pewno bardzo istotnym elementem byłoby poddanie się, czy też jurysdykcji, na przykład MTS-u, albo na przykład poddanie się. E... Czyli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, przykład... ale chyba nim ten Trybunał, to raczej negocjacje takie dwustronne. No, no, Zdecydowanie tak. Czy Tylko w jakiej czy, formule. Czy arbitraż czy dwóch zeszyłów. Arbitraż międzynarodowy. Więc e... poczekajmy, dajmy szansę Niemcom. Jeśli odpowiedź będzie niezadowalająca, zwrócimy się wówczas do właściwej organizacji międzynarodowej z... o arbitraż w tej sprawie. No więc Niemcy, jeśli będą chcieli, będą przez kolejne miesiące i lata. Pytani o, o brak odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Polsce. Czyli jeżeli pan powiedział, 2-3 miesiące takie na zapoznanie się, czy otrząśnięcie się po tym raporcie, nie będzie reakcji rządu niemieckiego, to wówczas wniosek o arbitraż międzynarodowy? Ja jednak myślę, że Niemcy są krajem poważnym, przynajmniej tak dotychczas było, i ta odpowiedź jednak wpłynie, taka czy inna, i od tej będziemy uzależniali dalsze działania. Natomiast niezależnie od tego, ja jestem po szeregu spotkań w Radzie Europy, gdzie informowałem najważniejszych urzędników, przedstawicieli Rady Europy, liderów, szefów grup politycznych, też szefów delegacji o tym, że sprawa nierównego traktowania Niemców po wojnie, mówię o tu o odszkodowaniach, jeśli chodzi o różne kraje, różne nacje oraz też, oraz też braki drogi, brak drogi sądowej, dochodzenia roszczeń, jest poważnym, poważnym brakiem i kwestia ta powinna być podjęta w debacie i właściwie rezolucji Rady Europy i prowadzę rozmowy z kluczowymi osobami w Radzie Europy, politykami, szefami delegacji i, i przygotowujemy odpowiedni projekt rezolucji w tej sprawie. A pan powiedział nawet tak optymistycznie w jednej ze stacji radiowych, że pan zakłada, że od 24 roku Niemcy zaczną płacić, ale z czego taki pozytywny wniosek? No bo ja uważam, że nie jest w interesie Niemiec chowanie głowy w piasek, bo ich pozycja w sensie jakby wiarygodności jest można powiedzieć zerowa. Więc jakby schodzenie jeszcze w dół, no nie będzie w ich interesie. Więc uważam i tego im życzę, żeby zastanowili się nad, nad tym, jak będą postrzegani jako kraj, jako potencjalny lider Europy. Jako ten lider moral, moralny, który unika odpowiedzialności za zbrodnie. No jeśli dzisiaj wymagamy od Rosji, żeby płaciła reparacje, jeśli konfiskujemy ich majątki, oligarchów, jeśli przygotowujemy raporty strat wojennych w sprawie reparacji wojennych od Rosji, świat chce, żeby Rosja płaciła reparacje, to czym się różnią, różniły nazistowskie Niemcy od współczesnej Rosji? No niczym. No. Więc dlaczego Niemcy mają nie płacić reparacji, a Rosja ma płacić? Arkadiusz Molarczyk, szef zespołu parlamentarnego do spraw oszacowania strat wojennych i przyszły wiceminister spraw zagranicznych. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowojedynki. Panie pośle, to zapytam o atak 20-latka na biuro, w którym na co dzień pracuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Są głosy potępienia właściwie, można powiedzieć, uczciwie ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych, także opozycyjnych, ale czy panu nie brakuje głosu lidera opozycji, Donalda Tuska? I dlaczego, jeżeli nie ma tego głosu, czy na Twitterze, czy w jakimś wystąpieniu publicznym, dlaczego tak się dzieje? Jakby obserwując postawy Natalata Tuska, jakby ja się nie dziwię, że jakby z jego wystąpień publicznych po prostu aż kipi złość, jakaś nienawiść, te zaciśnięte ręce, te, te, te policzki, te, te oczy po prostu zmurzone. No ten człowiek po prostu kipi nienawiścią, jakby to widać złość taką nienawiść w nim po prostu agresję. I, i, I ten człowiek po prostu się musi się zastanowić, co, co on wyprawia w Polsce, no on po prostu kreuje w Polsce nienawiść. Mieliśmy już mordy polityczne na, na, na pracownikach biura poselskiego w Łodzi. Mieliśmy zabójstwo, zabójstwo również prezydenta Adamowicza, no natomiast Tusk znowu nakręca spirale, więc niech ten człowiek się stanowi, niech ochłonie, niech wyjedzie na jakieś wakacje i, i przemyśli swoje postępowanie, bo jego agresja, którą wprowadza do polskiej polityki, polskiej debaty publicznej, jest absolutnie niedopuszczalnie do przyjęcia. Ale pan że jakiegoś apelu o ograniczenie agresji w debacie publicznej? Zdecydowanie tak. To jest również apel do części mediów, które po prostu podprogowo kreują gigantyczną agresję wśród zwolenników jednej partii opozycyjnych. Popatrzmy na, popatrzmy na konferencje prasowe, czy też Wywiady polityków sprawiedliwości, prezesa pana Jasława Kaczyńskiego, no jakby tam w ogóle nie ma mowy o, o platformie, o panu Tusku, czy też mało się o tym praktycznie mówi, prawda? Jest mowa o programie, o tym, co zrobiliśmy, o tym, co zamierzamy zrobić. Więc gdy słuchamy yy, konferencji pana Tuska, tam jest tylko o PISie, tak? tam jest tylko o procesie Kaczyńskim, tam w ogóle nie ma żadnego programu, no więc naprawdę nie wiem, czy się stanowi, przemyśli swoje zachowanie, bo. Niszczy debatę polityczną w Polsce, kulturę polityczną w Polsce i wprowadza po prostu zamęt w naszym kraju. Panie pośle, Kaliningrad może stać się nowym ośrodkiem przerzutu nielegalnych migrantów? Mówi o tym m.in. wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. W tym sensie, że jesteśmy jako rząd na to przygotowani. Czyli rozumiem, że już są takie scenariusze. Musimy być na to przygotowani. Rosja ma pełną świadomość, że dzisiaj walcząca Ukraina. I stwarzająca problemy Putinowi, to jest przede zasługa też Polski, która jest hubem transportowym, żywnościowym, pomocowym, też wspiera w sensie militarnym uchodźców ukraińskich. Więc no bez Polski sytuacja Ukrainy byłaby naprawdę tragiczna. Putin to wie i będzie starał się w różny sposób tu nam sytuację utrudniać, destabilizować, no bo sukcesem Ukrainy. Sukces Ukrainy jest wynikiem postawy Polski, naszego rządu, pana prezydenta, pana premiera, naszej całej formacji. No i będą różne próby testowania odporności Polski. Nie udało się przerzucić z Białorusi. Być może będą próbować z Kaliningradu, ale myślę, że to na to sobie chyba jednak Putin nie pozwoli, bo to by oznaczało, że po prostu w sposób hybrydowy atakuje kraj należący do Unii, do NATO. Bezpośrednio Rosja, więc myślę, że to są tylko takie próby testowania, jednak do tego nie dojdzie. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Iranu, zresztą na wniosek Ukrainy i ukraiński ukraiński rząd, ukraiński urzędnicy prezydenta Zeleńskiego dziękowali za te rozmowy, ale jest atak, nastąpił atak ze strony byłego szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, no, który mówi, że tutaj prezydent rozmawiał z dyktatorem, oczekuje tu, wytłumaczenia się z tych rozmów. Jak pan interpretuje głos no, Radka Sikorskiego, który potencjalnie może być nawet ministrem spraw zagranicznych w kolejnym rządzie? No widać, że ci ludzie kompletnie jakby tracą jakiś dystans do rzeczywistości, widać, że ich polityka się po prostu sypie. Oni próbowali budować swoje kariery indywidualne, mówię o Tusku i Sikorskim na, na tym, że będą zwornikiem powiedzmy rosyjsko-niemieckim i y, tutaj na tym zbudują swoją pozycję ich indywidualną polityczną, dlatego że w żaden sposób się nie wiązało to z interesem Polski. No i są dzisiaj o, o, obaj ci politycy po prostu wielkimi przegranymi, bo ta polityka po prostu okazała się fiaskiem. Y, y, Rosja okazała się krajem terrorystycznym, y, sponsorem terroryzmu, agresorem. W wojącym wojny, Niemcy stały, są krajem, które chciały budować swoją pozycję na taniej źródłach energii, a ci politycy dla siebie chcieli z tego czerpać korzyści. Zresztą Tusk te korzyści wyczerpał, bo został szefem Rady Europejskiej, jest najbogatszym emerytem w Polsce. Sikorski mu zazdrości, no ale jest na dzień dzisiejszy jest tylko i wyłącznie sfrustrowanym europosłem, który który widać, że miał wielkie ambicje, ale z nich nic nie wyszło. Panie proszę to jeszcze pytanie o Kaliningrad w kontekście zagrożenia użyciem na przykład taktycznej broni atomowej, na przykład wobec Ukrainy. Takie obawy są wysuwane jest oczywiście wiele czynników, które za tym nie przemawiają, ale w tym kontekście też jako pana jako przyszłego wiceministra spraw zagranicznych chcę zapytać o ten program nuclear sharing. Temat wywołał prezydent Duda, ale było dosyć twarde dementi Neda Price'a rzecznika Departamentu Stanu Amerykańskiego. Dlaczego Amerykanie nie chcą tego Pana zdaniem? I czy w ogóle jednak są jakieś szanse, żeby rozłożyli ten parasol atomowy nad Polską? Tutaj w tym studiu tydzień temu Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej mówił, że jednak są szanse niewielkie. Dlaczego Amerykanie nie chcą nam w tym aspekcie pomóc? No to jest pytanie do Amerykanów. Dobrze, że Pan takie pytanie postawił. Opinia publiczna powinna pytać stronę amerykańską, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak jest najważniejszy sojusznik amerykański w Europie tak traktowany. A Pan jako, były, jako przyszły wiceszef do Zamierza też Powinniśmy takie rozmowy prowadzić. Amerykanom po prostu świadamiać, że, że dzisiaj Polska jest głównym, kluczowym partnerem do, dla, dla Stanów Zjednoczonych, dla e, stabilizacji tutaj w tej części e, świata. Natomiast sądzę, że po prostu również do elit amerykańskich dzień po dniu, miesiąc po miesiącu musi dochodzić jakby do, do ich świadomości, że sytuacja w Europie się zmienia, mamy zupełnie nowy układ sił. To wymaga czasu, także ja powiem w ten sposób: no, ta sytuacja, zmiana pozycji statusu Polski wymaga czasu również w ujęciu elit amerykańskich, think tanków, polityków, dyplomatów amerykańskich. To wymaga czasu. Senat uznał Rosję za państwo terrorystyczne. Powinna być podobna uchwała Sejmu. Myślę, że powinniśmy w iść w tym kierunku, dlatego że to są oczywiście decyzje już polityczne tutaj, w naszej formacji. Natomiast chcę podkreślić, że nie tak dawno, bo 2-3 tygodnie temu Rada Europy, gdzie również na tym głosowałem, uznała państw Rosję za re reżim terrorystyczny. No, wiele parlamentów narodowych krajów bałtyckich, ale nie tylko takie uchwały podjęło. A parlamenty Niemiec, Francji, no, jakoś nie chcą tak uznać. No właśnie, bo jak widzi, mamy różne interesy w, jakby w Europie, natomiast kluczem, dlaczego to jest ważne, dlatego, że jeśli będzie tak wielka presja międzynarodowa, polityczna, wskazująca, że, że właśnie Rosja jest krajem terrorystycznym, czy sponsorującym terroryzm, to, to wówczas to da podstawę do kwestionowania statusu Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. A myśli pan, że jest szansa, żeby ten status podważyć? No nic nie jest stałego w, w naszym życiu. Bo Rosja właśnie weszła tam tak na miejsce Związku Sowieckiego. Tak, nic nie jest stałego ani w naszym życiu, ani w Policji Międzynarodowej. Organizacje powstają, padają, więc trzeba mieć nadzieję. To jeszcze jedno pytanie związane z Senatem. No Senat wczoraj, dokładnie Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wstrzymała pracę nad uchwałą, która wyszła z Sejmu w kontekście żądania reparacji. No i padło oczekiwanie, że senatorowie chcą poznać treść noty dyplomatycznej. Wracamy do reparacji. Czy ta treść zostanie w takim razie senatorom przynajmniej na razie udostępniona? Ja myślę, że sama treść noty, no każdy może tam pójść do MZ-u i się zapoznać pod rygorem jakby tajemnicy dypl dyplomatycznej z posłów senatorów. Natomiast hmm, myślę, że w niedługim czasie będzie pewien komunikat MSZ-u, ponieważ no, ta sprawa budzi tyle pytań i wątpliwości, że hmm, poinformuję, poinformujemy o głównych założeniach i tezach na dyplomatycznej. Dypl 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 hmm, ja to jeszcze na koniec. Chiny, o których pan wspominał, chcą zakupić część portu w Hamburgu, część kontenerową. Rząd kanclerza Scholza chce sprzedać. Czy Niemcy nie uczą się na tej wojnie? No, rzeczywiście można powiedzieć, że, że, że dla Niemców najważniejszy jest interes po prostu ekonomiczny. Niemcy czują się dosyć bezpiecznie w, w środku Europy, mają kraje buforowe w postaci właśnie Polski, Skandynawii, krajów bałtyckich, więc nie, nie czujemy zagrożenia tutaj fizycznego, ich głównym celem jest zarobek ekonomiczny. I niestety to często przesłania po prostu im zdrowy rozsądek. Tak jak uznali, że handel z Putinem ucywilizuje Putina, a tak naprawdę doprowadził do wojny. No, po, podobnież teraz no, podejmują ryzykowne inwestycje gospodarcze z, z Chinami, które. Jak wiemy, no nie są krajem demokratycznym i wyznającym takie same standardy demokratyczne jak, jak, jak Europa Zachodnia czy też Polska. Arkadiusz Molarczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw oszacowania strat wojennych dokonanych przez Niemcy podczas II wojny światowej i przyszły już bardzo rychło wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl